głosami za. Przechodzimy teraz do punktu 5 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na rok 2022. Bardzo proszę, projekt uchwały przedstawi pan skarbnik. Dzień dobry, witam serdecznie panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja przedstawię informację co do uchwały, w której sprawie się spotkaliśmy. Jest pani naczelnik Amelia Woźniak, ale ja tutaj koło mnie, ale że mnie widać, to w związku z powyższym, to ja przedstawię. Szanowni Państwo, poprosiliśmy Państwa tak w trybie pilnym o spotkanie, ponieważ jak pamiętacie, podeszliśmy do zadania przebudowa wraz z wyposażeniem prosektorium samodzielne publiczne w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole. To było realizowane z środków covidowych. Został przeprowadzony przetarg na to zadanie. No i niestety, jak to w dzisiejszych czasach jest dość powszechne, no kwota, którą zaplanowaliśmy na realizację tego zadania, czyli 690 tysięcy złotych, została, znaczy w przetargu najniższa kwota jest zdecydowanie wyższa, wynosi 1 040 552 zł i 36 groszy. To jest najniższa oferta, która wpłynęła na to zadanie. No i w związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o wsparcie tego zadania kwotą 342 315 zł celem no, przeprowadzenia już do końca tej inwestycji, tego remontu prosektorium. No i to jest tyle z informacji, które chciałem Państwu przekazać co do przetargu i zwracam się z prośbą o ewentualne dofinansowanie tego zadania z środków powiatu w wysokości, tak jak powiedziałem, 342 315 zł, 8237 zł 36 groszy. To będą środki własne SPZOS w Kole. Zadanie chciałem też poinformować Państwa, będzie realizowane do końca roku. Dziękuję panu staroście za przedstawienie projektu uchwały. Dzień dobry wszystkim, bo nie mogłem się połączyć, przepraszam bardzo. Dzień dobry, witamy kolegę Ryszarda. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Jakieś może pytania? Dziękuję, nie widzę. Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu 2020. Bardzo proszę, pan Waldemar Banasiak. Jestem za. Dziękuję, pan Marek Matrzecki. Jestem za. Dziękuję, pan Tomasz Barański. Jestem za. Dziękuję, pan Sylwester Chęciński. Jestem za. Dziękuję, pani Dorota Gauden. Jestem za. Dziękuję, pan Ryszard Kasiorek. Jestem za. Dziękuję, pan Mariusz Kozajda. Jestem za. Dziękuję, pan Robert Topidłowski. Jestem za. Dziękuję, pan Rafał Ławniczak. Jestem za. Dziękuję, pani Ewa Ochendalska. Jestem za. Dziękuję, pan Radomir Piorun. Jestem za. Dziękuję, pan Lech Splitter. Jestem za. Dziękuję, pan Zbigniew Szarecki. Jestem za. Dziękuję, Marek Świątek. Jestem za. Pan Henryk Tomczak. Jestem za. Dziękuję, pan Marek Tomicki. Jestem za. Dziękuję. Informuję, iż uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na rok 2022 została podjęta jednogłośnie 16 głosami.